Witam serdecznie, Joanna Sienkiewicz. Wiadomości Górowskie, zaczynamy. Uczczenie pamięci ofiar Katynia i Smoleńska. Wizyta Grzegorza Smolińskiego w Centrum Barka. Występ kabaretu pod Wyrwij Groszem na scenie Ośrodka Kultury. Internetowa rejestracja pacjentów w Górowskiej Przychodni. Już po raz kolejny uczniowie zespołu szkół zgromadzili się przy pomniku upamiętniającym tragiczne wydarzenia w historii Polski, zbrodnię katyńską i katastrofę smoleńską. Burmistrz miasta Jacek Kostka i dyrektor zespołu szkół w Górowie Ławeckim Elżbieta Gotuk w swoich przemówieniach przypomnieli o tych, którzy zginęli w Katyniu i Smoleńsku oraz podziękowali zgromadzonej młodzieży za ich postawę patriotyczną i pamięć o tak ważnych dla naszego narodu wydarzeniach. Po raz kolejny gromadzimy się w tym symbolicznym miejscu przy pomniku, który woła, nawiązuje do dwóch tragicznych wydarzeń w historii Polski. Do zbrodni katyńskiej, tych wielu miejsc kaźni, wieńców polskich i do katastrofy smoleńskiej. Jestem dumna, że społeczność zespołu szkół w Górowie w poczuciu przynależności do narodu i państwa w ten sposób kształtuje swoje postawy patriotyczne. Dziękuję nauczycielom i Wam, drodzy uczniowie. Wierzę, że będziemy się tu spotykać. Jeśli nas tu zabraknie, to mam nadzieję, że będą następne pokolenia, które będą pamiętać o wydarzeniach tamtych dni. Naród, który traci pamięć o swojej historii, nawet tej najnowszej, przestaje być narodem. Ten pomnik jest symbolem tego, że Górowo i Ławeckie pamięta o tych, którzy służyli ojczyźnie zarówno bronią, jak ci, którzy zginęli w Katyniu, rozstrzelani przez wojska sowieckie, jak i o tych, którzy służyli swoimi umysłami i zginęli w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia. Ten pomnik jest symbolem także tego, że społeczność Górowa potrafi zjednoczyć się, dlatego że warto, abyście wiedzieli, że pomnik ten powstał z prywatnych składek mieszkańców Górowa 9 maja, a więc niecały miesiąc po katastrofie. Nie wiązało się z powstaniem tego pomnika żadne awantury polityczne, których dziś jesteście świadkiem w przypadku innych. To jest dowód na to, że wasi rodzice, wasi dziadkowie, którzy fundowali ten pomnik, potrafili się zjednoczyć w pamięci o tych, którzy służyli ojczyźnie. Mam nadzieję, że ten przykład będzie również wzorem dla was, a jednocześnie chcę wam bardzo podziękować za to, że potraficie zebrać się i uczcić pamięć naszych patriotów pod tym oto pomnikiem. Na podstawie decyzji dyktatora rozstrzelano blisko 22 tysiące polskich oficerów i jeńców wojennych z obozów w Starobielsku, Ostaszkowie i Kozielsku. Zabijano ich strzałem w tyłko. Egzekucje trwały od kwietnia do maja 1940 roku w Katyniu, Charkowie oraz Mirnoje. Następnie pod pomnikiem zostały złożone kwiaty i zapalone znicze. Centrum Barka gościło Grzegorza Smolińskiego, prezesa warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Jednym z celów wizyty było nawiązanie współpracy regionu północnego naszego województwa ze specjalną strefą ekonomiczną. Pan Grzegorz zwiedził Centrum Barka, był pod ogromnym wrażeniem rozwoju ośrodka. Chociaż minęło wiele lat, ale pamięć mam dobrą. Także zmiany zaszły bardzo duże z tego względu, chociażby, że pamiętam, że to był jeden główny budynek. A teraz byłem oprowadzony po 3 budynkach, więc zmiany są bardzo duże. Jest dużo więcej pomieszczeń, gdzie ludzie mogą prowadzić zajęcia, przebywać. Jest także dużo nowego sprzętu, również rekreacyjnego. Standard jest podwyższony, chociażby to zauważyłem, jeżeli chodzi o łazienki, czy dajmy na to same wystroje pokoi. Szefa Barki Grzegorz Smoliński zna od wielu lat. Mówiąc wprost, pana prezesa Baczewskiego znam jeszcze dłużej niż funkcjonuje Barka, także oceniam bardzo pozytywnie ludzi, którzy pomagają innym. To jest działalność, której na pewno w wielu miejscach w Polsce brakuje na takim poziomie, a jeżeli człowiek bywa w tego typu ośrodkach, no to widzi, jak duże jest zapotrzebowanie, jak dużo jest ludzi, którzy potrzebują pomocy innych. I cieszę się, że są tego typu ośrodki, że nie są zapomniani ludzie potrzebujący, szczególnie w takich mniejszych ośrodkach jak Górowo czy okolice.
Kabaret pod Wyrwigroszem to jeden z najpopularniejszych polskich kabaretów. Mieszkańcy naszego miasta mieli okazję na żywo obejrzeć skecze bawiące do łez. Witamy bardzo serdecznie wszystkich telewizorów, radiosłuchaczy i dziennikarzy stojących naprzeciwko kamery. Bardzo nam miło poznać Państwa, tym bardziej, że jesteśmy pierwszy raz. Chyba, tego nie jesteśmy pewni, ale... Skoro I Państwo... tu właśnie z tego miejsca pierwszy konkurs. Czy jesteśmy tu pierwszy raz, czy już kiedyś byliśmy? Bardzo serdecznie pozdrawiamy telewizorów w telewizji Górowo. Jak następnym razem przyjedziemy, no niech Państwo ci, których nie ma dzisiaj z nami, żałujcie, no bo żałujcie, bo po prostu jakby się sprzedało dwa razy tyle biletów, to byście siedzieli tym, co wcześniej kupili na kolanach. A tak przynajmniej siedzicie w domu i następnym razem przyjdziecie normalnie, jak ludzie, siedząc wygodnie. Poza tym jeszcze jedna ważna rzecz, jakbyście kupili dwa razy więcej biletów, to my byśmy dwa razy więcej być może zarobili, a tak to po prostu Andrzej oklaskami będzie musiał płacić banku kredyt. Publiczność przywitał Łukasz Rybarski. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu kabaretu pod Wyrwigroszem, który już tam zgromadzony w garderobie czeka, żeby się Państwu zaprezentować. Ja tylko tak na przyszpieki przyszedłem na początek, żeby się przywitać z Państwem. Bardzo się cieszę, że mogę Państwa w końcu zobaczyć na żywo. Cieszę się tym bardziej, że nasz kabaret w zeszłym roku skończył 22 lata, a jesteśmy tu po raz pierwszy. No, ale lepiej późno niż wcale. Dziękuję za te brawa tutaj bardzo. Nie, że coś wymuszam, ale chciałbym, żebyście Państwo wiedzieli, że pomimo tego, że już tyle lat jesteśmy na scenie, to zawsze brawa są dla nas najprzyjemniejszą częścią tego zawodu. I pamiętajcie o tym dzisiaj i nie oszczędzajcie, jakby Wam przyszło do głowy, że brawo to możecie bić. My chętnie zaczekamy. No, powoli się dogadujemy. Dobra, o to chodzi. Dokładnie. Kabaret rozśmieszał widownię zgromadzoną w Ośrodku Kultury przez ponad 2 godziny. Na scenie zostały zaprezentowane znane skecze, jak i nowe pomysły grupy. O mordę. No i co, to powiedziało pana coś moje nazwisko? No nie. No to po co pan pytał? Proszę pana, ja do pana dzwonię z Betlejem. Jezus Maria. Z Betlejem o 4 rano? Proszę pana, u nas jest 5 rano, ja z tego żadnego problemu nie robię, ja wcześnie wstaję. A kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. Za jaki mecz? Za mecz piłkarski pomiędzy drużynami Tsunami Algamy i Piorun Żywkowo. Występ został nagrodzony gromkimi brawami.
W Górowskiej Przychodni ruszyła internetowa rejestracja pacjentów. Od dłuższego czasu mieszkańcy zgłaszali problem, jeśli chodzi o rejestrację do naszej przychodni. Przekazałem te wnioski i bardzo serdecznie poprosiłem panią doktor Agnieszkę Staszkiewicz-Żejmo o uwzględnienie ich i faktycznie dosyć sprawnie została wprowadzona rejestracja internetowa. Każdy mieszkaniec może wejść na stronę internetową, tam albo logując się poprzez założone konto, albo i bez tego konta, wystarczy mieć adres e-mail. Można zarezerwować wizytę u lekarza, nie tylko na bieżący dzień czy następny, ale także z wyprzedzeniem. Później przychodzi na ów adres e-mail potwierdzenie i po otrzymaniu takiego potwierdzenia w dniu wizyty po prostu parę minut wcześniej trzeba potwierdzić się w rejestracji i to cała procedura. Także zapraszam mieszkańców do korzystania, mam nadzieję, z udogodnienia. By dokonać rejestracji przez internet, należy wejść na stronę www.ozos.pl i postępować zgodnie z instrukcją. Każdy lekarz danego dnia będzie przyjmował do 10 pacjentów rejestrujących się przez internet. Pozostałe osoby będą mogły jak dotychczas rejestrować się telefonicznie bądź osobiście w rejestracji przychodni. 24 kwietnia w Zespole Szkół w Górowie Ławeckim został zorganizowany Dzień Otwarty, który zgromadził wielu zainteresowanych nauką w górowskiej placówce. Dzisiaj w naszej szkole odbył się Dzień Otwarty. Wszyscy zainteresowani uczniowie i rodzice mogli zapoznać się z ofertą naszej szkoły. W Zespole Szkół w Górowie i Ławeckim mieszczą się dwie szkoły. Jest liceum ogólnokształcące oraz zasadnicza szkoła zawodowa. W liceum mamy grupę mundurową, grupę ogólną i grupę opiekuńczo-medyczną. Wszyscy przybyli mieli okazję zapoznania się z ofertą szkoły oraz rozmowy z uczącymi w niej nauczycielami. Dzisiaj w naszej szkole jest dzień otwarty. Uczniowie przybywający do naszej szkoły mogą obejrzeć, jak wygląda nauczanie w naszej szkole oraz jakie są tutaj prowadzone zajęcia. No, ogólnie można zobaczyć ofertę klas od opiekuńczo-medycznej po klasę mundurową oraz grupę ogólną oraz oferujemy tutaj szkołę zawodową. Uczniowie klas mundurowych zaprezentowali pokaz musztry paradnej. Zapraszamy do naszej szkoły, Zespołu Szkół w Górowie i Ławeckim. Rekrutacja trwa od 5 maja do 22 czerwca. Można składać podania. Zapraszamy serdecznie. Dziękuję za uwagę. To już wszystko, co przygotowaliśmy. Do zobaczenia.